Za 2 tygodnie, 31 maja, odbędzie się wielki bal charytatywny organizowany przez Fundację Domu Kopernika na rzecz tego znanego domu seniora. Przybliżmy Państwu działalność Polskiego Domu Spokojnej Starości rozmową, którą z wolontariuszką Fundacji Domu Kopernika panią Jolantą Pawłowską przeprowadził Piotr Hoffman. Dzień dobry Państwu. Już prawie od 30 lat w pejzażu dzielnicy Parkdale, konkretnie ulicy Roncesvalles, widzimy dom Kopernika. Przechodzimy koło tego domu, widzimy osoby, które w tym domu mieszkają, osoby, które siedzą przed domem, wchodzą do niego, wychodzą. Ten dom cały czas tętni życiem. Pani Jolanta Pawłowska, dzień dobry, witam serdecznie. Pani Jolu, to już naprawdę kawał czasu. Będziemy obchodzili wspaniałą rocznicę 30 lat działalności tego domu niebawem. Co w tym domu nowego? Ten dom w zasadzie tętni życiem już od prawie 30 lat, ale 30 lat to będzie w przyszłym roku. W domu mamy 200 mieszkań samodzielnych oraz 228 łóżek opieki długoterminowej. Już od ponad 2 lat istnieje dzienny program dla osób, które mieszkają poza domem Kopernika, ale chciałyby przebywać wśród swoich rówieśników lub które nie mogą być same w domu, ponieważ mają różnego rodzaju problemy ze wzrokiem czy z pamięcią. Co nowego, od ponad roku działa również Metro Hearing Aid Clinic, która służy mieszkańcom, którzy mogą sobie na miejscu zbadać słuch. Co jest bardzo cenne, niewiele domów spokojnej starości, opieki długoterminowej ma na stałe specjalistę psychogeriatrician, który jest bardzo pomocny w przypadku różnego rodzaju demencji i choroby Alzheimera. Taki dom musi być cały czas remontowany, utrzymywany. To są ogromne koszty. Czy w tym roku coś będzie się właśnie w tej materii działo? W związku z tym, że ten dom się starzeje, po 30 latach wymaga generalnego remontu. Już przymierzaliśmy się do tego w ubiegłym roku, ale w tej chwili mamy nowy projekt, już troszeczkę większy. Mianowicie w budynku tym starszym, który istnieje od początku, będziemy wymieniać wszystkie okna. Będziemy również ocieplać, uszczelniać ściany, kłaść nowe tynki. W tym samym budynek będzie bardziej energooszczędny. Także ten projekt będzie bardzo kosztowny. Oszacowano, że wyniesie około 1 200 000 dolarów do 1,5 miliona dolarów. Z tego, co się orientuję, niewielu jest chętnych, żeby tutaj zamieszkać. Jak długo trzeba czekać? Trudno powiedzieć może, jak długo trzeba czekać, ale możemy powiedzieć o liście osób oczekujących, która, jak obserwuję, od ubiegłego roku bardzo wzrosła. W tym momencie na miejsce opieki długoterminowej czeka 190 osób, natomiast na apartamenty samodzielne ponad 200 osób. Czyli to jest bardzo dużo, ale myślę, że dlatego jest tak dużo, że ten dom rzeczywiście jest wspaniały i po prostu ludzie chcą tutaj mieszkać. Znakomitą opinią się cieszy w naszej społeczności polskiej. Są różne formy pomocy temu domowi. Można pieniądze zbierać, można je oddawać, można je wpłacać na konto, ale można również brać udział w takich imprezach, o których dzisiaj opowiemy. Właśnie chcemy się zaprosić Państwa na już 6. doroczny bal dobroczynny na rzecz domu Kopernika. W tym roku bal odbędzie się 31 maja w Bellagio Event Venue w City of Vaughan. Na gości czeka mnóstwo atrakcji. Bal będzie upływał w atmosferze Las Vegas. W ubiegłym roku było Moulin Rouge, w tym roku Las Vegas, a więc nie obejdzie się bez wspaniałego Las Vegas Show. Niestety nie możemy zdradzić, kto będzie występował, bo jest to niespodzianka dla naszych gości. Wystąpi również Karolina Ingleton, a cały bal poprowadzi znana nam z Global TV Jackie Milczarek, która jest również polskiego pochodzenia, a obecnie pracuje w innej stacji telewizyjnej w CTV. Jak zwykle będą jakieś ciekawe nagrody do wygrania? Mnóstwo nagród, może powiem o największej. Będzie można wygrać 5-dniowy rejs na Karaiby. Odbędą się również aukcje, w czasie których będzie można nabyć piękną biżuterię, obrazy, inne dzieła sztuki, bilety na imprezy sportowe i wydarzenia teatralne i wiele, wiele innych.
największą atrakcją aukcji będzie możliwość nabycia 14-dniowego rejsu na Wyspy Greckie i do Egiptu, która jest ufundowana przez Expo Cruises and Tours. W cenie biletu jest również dotacja państwa, na którą można otrzymać pokwitowanie na cele podatkowe. Kto gra w tym roku? W tym roku, jak w roku ubiegłym, gra Johnny T. Orchestra. Jesteśmy bardzo zadowoleni, świetnie grają, także będą doskonała zabawa. W tym roku, tak. Zabawa na pewno będzie wspaniała, i ponieważ przyświeca jej wspaniały cel. Jak wspomnieliśmy, ten dom cieszy się ogromną popularnością i uznaniem nie tylko w środowisku polskim, ale również w kanadyjskim. Z uwagi na te serwisy, które są dla naszych polskich seniorów, które są prowadzone w języku polskim i angielskim w razie potrzeby. Czy może pani zdradzić, myślę, że to nie jest chyba tajemnica, jakiego rzędu sumy można zebrać przy pomocy różnego rodzaju akcji? Można powiedzieć, że poprzednie bale przyniosły łączny dochód 870 tysięcy dolarów. Oczywiście w tym również są znaczne dotacje państwa, gości, którzy przychodzą na bale. Oczywiście wspomniał pan o możliwościach innych dotacji. No tutaj można powiedzieć, duże pole do popisu ma Fundacja Domu Kopernika, która została powołana wiele lat temu, aby wychodzić naprzeciw potrzebom Domu Kopernika, aby ubogacać programy, aby właśnie pomagać w przeróżny sposób, tak jakby chociażby te ogromne remonty, które nas czekają. Wiadomo, że taki dom o spokojnej starości jak Dom Kopernika ma swoją obsługę, ale też jest wielu wolontariuszy, takich, którzy tu przychodzą, żeby z dobrego serca pomóc. Całe mnóstwo różnego rodzaju wolontariuszy, którzy pracują w bibliotece, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami. I oczywiście są wolontariusze, którzy pracują, tak jak ja, podobnie przy organizacji balu i w Fundacji Domu Kopernika. Każda pomoc jest na wagę złota i każdy grosik zebrany się liczy. Pani Jolu, wobec tego wydaje mi się, że najwyższy czas zaprosić naszych telewidzów na ten wspaniały bal i w ten sposób troszkę pomóc domowi Kopernika. Może tylko jeszcze wspomnę, że bilety można nabyć, kontaktując się z panią Krystyną Strajk pod numerem telefonu 416 536 71 22 lub na naszej stronie internetowej www.kopernikuslodge.com. Serdecznie zapraszamy państwa.